Witaj, Rzymaszki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardware Master na atrakcji Kaiser Redux jako kreta. Dosłownie nie wiem, jak nazywać tę serię. Robię teraz tylko szybkiego save'a przed wojną, na wszelki wypadek. Więc tak, zaczynamy! Zamawiam wszystkich naszych sojuszników do wojny. To jest dosłownie cała Europa. I jedziemy z tym! Więc tak, tutaj muszę pamiętać, który to jest ten rozkaz. Musimy uważać z nim, dlatego że wiadomo, że no, ten rozkaz nie będzie aż taki dobry. Jeżeli chodzi o naszych sojuszników, oni doszli do wojny. Są w tej wojnie. Więc musimy jak najszybciej ich wepchnąć w ogóle, żeby byli. Ale jako, że sami widzicie, że tak naprawdę chodzi o to, żeby oni nie stali na naszej granicy, to jak na razie dobrze idzie. Więc tak, powoli się zajmujemy Bułgarią. Albania już padła. I tak naprawdę idziemy dalej. Tak, Albania to akurat część naszych, że tak powiem, naszych claimów. Chyba tak najlepiej powiedzieć, więc będzie należała do nas, a ogólnie rzecz biorąc, no to Bułgaria naprawdę jest takim podbrzuszem, jeżeli chodzi o to. Więc tak, tutaj, Restore Order, tak naprawdę to jest tylko dla jednej miejsca, więc trochę, że tak powiem, dla mnie żal. O, masz ci los, rzucili bombę na Budapeszt. Dobra, więc tak, Bułgaria padła, więc wysyłamy samoloty na Rumunię. Czyli to jest rozkaz, szczerze powiem, usunę te rozkazy, stworzę jeden duży, ale tych dam do tego, może nie jeden duży, ale jeden, który nie będzie obejmować wszystkiego dookoła. Więc możemy o taki rozkaz zrobić. I będzie taki boom. I wy co macie? I gdzie macie jakiś rozkaz? A, tutaj mieliście jakiś mały taki rozkazek. Więc niech atakują. Jak sami widzicie, jednak nie było aż tak źle, ale przez to, że nasi sojusznicy się powoli zajmują tym, tak naprawdę to dzięki temu nasi wrogowie nie muszą na nas patrzeć. Nie muszą patrzeć, co się dzieje na południu, co dosłownie jest w sumie głównym frontem, ale nie muszą patrzeć. No, tak naprawdę w tym odcinku spróbuję, żeby jak najszybciej tutaj dokończyć. Jak sami widzicie, Syjam został takim jednym czymś. Nawet nie wiem, kto pokonał Syjam. Przez co jest trudno powiedzieć, ale jest części. Ma gwarancję. Więc może, żeby nie psuć sobie dnia. Niestety światło akurat świeci mi na ten kawałek monitora. Nie widzę go. Więc żeby nie psuć sobie dnia, uznajmy, że Japończycy są wspaniałomyślni i postanowili oddać tereny, które należą do Syjamu Syjamczykom. Nice. Na pewno wszyscy się cieszą. Nie ma Border Gora. Więc tak, wszyscy są zadowoleni, a najbardziej Węgrzy. Którzy dostali kolejną atomówką. Okej, okay. Więc tak, wszyscy niech pójdą na ten front. Ten to już się nie... jest stary front, no. Nikt nie obchodzi. Nikt się nie obchodzi. Ogólnie rzecz biorąc, to teraz dosłownie wszystko bombardują atomówkami. Dobrze, że nie jesteśmy w wojnie z Entantą. Oni mają zbyt dużo atomówek. I powoli się zajmujemy. Tutaj widzę, że Liberia wreszcie jest w wojnie z nimi. Mi się podoba. I po tej wojnie zaatakujemy oczywiście dwie Sycylie. O, Masilos, nie mówcie, że Entanta jeszcze jest z nami. O, Masilos dołączyli do nas.
To Francuzi zapewne oddadzą im terytoria, bo zazwyczaj tak to wygląda. Ale zobaczymy jeszcze. Możemy integrować kolejne terytoria, bo tak naprawdę zintegrowaliśmy sobie to. Dajcie sobie. Chyba nie, znowu nie integrowaliśmy czegoś, co powinniśmy. Nie, zintegrowaliśmy to, więc rozumiem. Ogólnie rzecz biorąc, no to żeby mieć pełne, no to musimy jeszcze sobie przejąć co? I naprawdę musimy tylko przejąć te dwa fragmenty. Okej, Węgry padły. Wiecie co, za to, co wam, co wy zrobiliście, co ja dla was zrobiłem, to mi się wydaje, że przekazanie mi Tunezji nie jest nawet częścią, nawet procentem tego, co dla was zrobiłem, więc dziękuję. I czy możemy coś zintegrować sobie? Nie. Ale za to jest fajnie. Więc zostało nam tylko dobicie tego. Nawet nie wiem co, ale po prostu atakujcie cokolwiek, co zauważycie. No i nie powiem, potęga Austriaków upadła. Potęga Habsburgów upadła w Europie. Jest, nie powiem, znakomicie. Więc oczywiście pas, 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 pas. O nie, daliśmy sobie wszystkich frakcji, więc to może trochę potrwać. O, nawet Francuzi dużo zrobili. I nie widzę, że... Znaczy się nie widzę. Widzę, że jeszcze Hiszpanie. Więc ciekawie. Okej, więc tak. Po pierwsze, my przejmujemy Węgry. To nie. Znaczy się Węgry i tak przejmujemy, ale chodziło mi o Bułgarię. Dalej. Rumunię. No też przejmujemy Rumunię. Dalej. No to wiadomo, że Polska tutaj przejmuje. Najbardziej mi się podoba mody, kiedy Polska ma normalne flagi, a nie jakieś wydziwactwo. Okej, więc tak. Kolejne. Zobaczmy, kto ma co do czego. Słowenia w sumie ma nieco claimów. Słowenia chyba jeszcze powinno być normalne, nie powiem. Jest tak. To jeszcze za czasów, kiedy byliśmy normalni. Więc tak, to wy dostajecie to. 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 Śmiesznie by było, gdyby jeszcze to mieli. No i się stajecie wielką Słowenią. Nice. I dalej patrzymy sobie tylko, jak tutaj jest. No tamtych nie mamy frakcji. No resztę to chyba my przejmiemy, więc. Gdzie jest tutaj. Ech. Ten fragment, który słońce świeci i nic nie widzę. Okej. Czekajcie, sobie mikrofon jeszcze poprawię. Dobra, dajemy. I wojna na Bałkanach zakończona. To znaczy, że czas na wojnę w innym części Europy, czyli tutaj. Tak naprawdę nie powiem, by się przydał jednak duży front. Chociaż najpierw wyzwolę tutaj te wszystkie tereny. Okej, widzę, że mamy dużo rzeczy, ale zgaduję, że póki co to nie jest jakieś ważne. Flota, ile kosztuje? Nie możemy. Nie. Okej, wiadomo, że Francuzi wszystko zrobili, więc nie będziemy im kadzić, że nie zrobili. Okej, więc tak. Uwolniło nam się to. Możemy sobie oczywiście. Grecja jest w całości? Tak. Grecja jest w całości, to. No. Jeżeli to nam zmieni kosmetyk flag, to bym się wkurzył. Okej. Co z Austrią? No, wyzwolimy ją. Co z Rumunią? Tak, wyzwolimy ją w całości. Okej, więc tak. Powoli tutaj wszystko się otworzy. Dalej. Co z tym? No, myślę, że nie będziemy jakoś tej. What the? Czy oni mają na tym kory? What the hell is that?
Ale nie, oddajcie nam. Co byście zrobili? Mark. Ja chciałem tylko Czechy. Zadaj mi jakąś, nie wiem, jakieś mityczne królestwo czeskie stworzyli. Dobra, do mnie na razie. I dalej. Węgry to może później, bez Arabia. No szczerze. No między, podzielmy. Liechtenstein. Nie możemy go wyzwolić. Ruli. Nic nie możemy zrobić. Tarantino. No do Austrii idzie. Węgry. No na razie małe. Węgry wyzwolimy. Jak sami widzicie, już dużo rzeczy się nam wyłączyło do możliwości, bo po prostu nie mamy. Okej, mamy dużo fabryk. Ogólnie zacząłem produkcję tych właśnie, żeby zmienić sobie na to. Pytanie jest, czy mamy jakieś minusy na tym? Jakieś szwedzka komuna. Nie, nie mamy. To jest dobrze. Okej, dalej. Słowakcja. Wyzwolimy dużą Słowację. Wojwodina, nie. Transylwania. Damy to im. Wojwodina. Możemy oddać tak. Tutaj w ogóle mamy jakiś koren? Nie. Znaczy się nie wiem nawet. Zapewne za chwilę będziemy mogli to rozwiązać, bo to wygląda okropnie. Nie powiem. Okej. Banat. Gdzie to jest? Damy im to. To. Transkarpatia. No. Do Słowacji oddamy, bo brzydko by to wyglądało. No, nie będziemy wyzwalać niepodległej. Wiecie co? Użyliście mnie, Słowacy. Zdaje mi się, że coś takiego stworzyliśmy. Okej, w takim razie, jeżeli nadal jest rozkaz, to jest fajnie. Ale chodzi o to, żeby po drugiej stronie postawić też nasze jednostki. Tylko pytanie jest, ile tych jednostek jest, że tak powiem, chyba tak będzie lepiej. Chociaż jeszcze jedną armię po naszej stronie. Dobra. Ja powiem, dobrze to wygląda, ale jeszcze musimy tutaj zrobić West Banat. To Węgrom już oddamy. Nie się cieszą. Dziwnym państwem. Okej. Malta! I tu my. I to my. Nawet nie wiedziałem, że ktoś zdobył Maltę. Nice. Kto zdobył? Brytyjczycy, maści Rosji, jakim wielkim. To było duże. Desant. Okej, możemy afrykańskie nasze terytoria zrobić, tylko że nie mamy political power. Jeszcze. Ale jeżeli zrobimy kolejny cel, będziemy mieć. Ahoho. Okej, więc tak. Teraz. Mamy tutaj dosyć dużo, więc tak. Możemy oddać Amerykanom coś? A, tutaj. Tak. Oddajemy tutaj Nowy Jork. Po co nam Nowy Jork? Dalej. Rumunia. Tak, oddamy, co tam. Możemy tutaj jakiś taki mały fragment. I Rumunii są szczęśliwi. No dobrze, nie ukradną nam nic. Czy coś tutaj możemy? Dobra, na razie tak. Lazerat, no, nie znam. Noszę. Dobra, na razie jest wszystko ok.
Tutaj wykonują jakieś niektóre państwa swoje cele, niektóre nie, dlatego że już wykorzystali. A my będziemy, no, kierować się w innym kierunku. Będziemy się kierować na Półwysep Apeniński. Więc oczywiście mamy problem z tutaj tym, więc musimy sobie nieco odbudować. Możecie tutaj. Okej. Dobra, więc się tutaj niech buduje powoli. A my będziemy dalej coś tam robić w międzyczasie, żeby, że tak powiem, żeby przygotować się na tą wojnę. Ogólnie tutaj też jest dosyć sporo tego. Czy mamy w sumie fabryki wolne, ale na co wydać? W sumie potrzebujemy dosyć dużo tych, żeby sobie wypełnić magazyny. Więc możemy spróbować sobie. Gdzie to jest? Tutaj zobaczyć, czy już możemy. W sumie prędzej chyba sami zdobędziemy niż tam coś tutaj się wykona. Póki co widzę, że oni mają mnóstwo tych dywizji. A my w sumie mamy, że tak powiem, marynarkę sporą. Więc tak, was zdam pod nowego admirała. A tutaj ich porozdzielam. Mogę gdzieś tutaj. O tak. Zrobimy. I convoy raiding. Ha, ha, ha. Myśleliście, że co? Że ja nie zauważył to, że tak będziecie chcieli zrobić. A ja już tutaj będę się desantować na was. Niemiłosiernie. Ha, ha, ha. I mamy znakomitego, że tak powiem, oficera. Ale ten ma chyba te same. No właśnie, te same traity, więc. Więc nie powiem. Nie jest to jakieś wyjątkowe. Dobra, tutaj wykonaliśmy, więc tak, nowa ekspansja. I czy już będziemy dawać, czy jeszcze nie? Tutaj dostaliśmy dosyć dużo, nie powiem, stali, ale to chyba własnych terenów już wydobywamy, właśnie to jest ta znakomita rzecz. Że już nie musimy od naszych sojuszników brać. Więc tak, Antanta wygląda bardzo strasznie. Tak naprawdę jest ten świat i Antanta, bo ci to zostaną oczywiście niedługo zaatakowani i zniszczeni. Więc jeszcze możemy to się zdesantować, więc myślę, że to będzie fajne, ale w tym odcinku już chciałbym się tutaj ich zaatakować. Potrzebujemy jeszcze kilkunastu dni, żeby nam to zrobiło. Musimy mieć jednak wsparcie tutaj logistyczne. A tak w międzyczasie możemy sobie zmienić na Rocket Artillery. I czy ile to nam to dało? Czy się dało? Usunęło. No, no, tak naprawdę już ledwo co. Więc to jest dobre. No, powoli zmieniamy te dywizje, żeby były już takie współczesne. Ogólnie, jeżeli chodzi o czołgi. Ile mamy czołgów? Mamy 9 do ulepszenia, ale to są stare czołgi. Modern Tank. 3000. A jak wygląda nasza obecnie dywizja? Ej, no to tutaj mamy w sumie
czołgi. Powinniśmy zmienić sobie na modern tanki. Jak to wygląda teraz? 406 mamy. Co to jest? No template. O właśnie, i teraz nie produkujemy tych, co już nam nie są potrzebne. Więc myślę, że powinniśmy już zaczynać naszą wojnę. Możemy to zrobić co 10 dni. Jest już 26. Mamy tutaj wszystko fajnie, więc tylko narysujemy plan. Bum. Plan. Bum. I atakujemy. Tak, chwila przerwy, żeby wszystko nam się tutaj porobiło. No i ładnie to wygląda, nie powiem. Jak to powygląda w powietrzu? Nasze samoloty... zbombardowali Rzym. To mnie nigdy nie zaskoczy. Znaczy się nigdy mnie nie zaskoczy. To nigdy mnie... nie... nie będzie zaskakiwał w sumie, tak. No nigdy nie powinno mnie... nie będzie mnie, że tak powiem, nie zaskakiwać. O. Dobra, tutaj na razie się bronimy. Więc to jest pierwsza rzecz. Ale już atakujemy. Nasze dywizje atakują z powrotem. Na szczęście sobie zrobiliśmy tutaj nieco większe, ale już jak sami widzicie, nie opłaca się, bo cała antenta tutaj zleciała. Tutaj my powoli tutaj się, że tak powiem, zadzieramy z nimi. Tutaj jakieś... nie wiem, co to jest. Tutaj... tak jakbyśmy coś stracili, ale tak naprawdę nie, ponieważ jest to mega dużo bitew. Los... wierzcie, ile ja dostałem tych właśnie łodzi podwodnych jako zdobycze wojenne. To nie jest nic. To nie jest nic. Okej. Okay. Straciliśmy już prawie 30 tysięcy do ich prawie 500 tysięcy. I oni dosłownie zostali okrążeni w niektórych częściach kraju. Tutaj też kolejne okrążenie. Dobrze, mamy najbardziej agresywny atak. Tutaj, o właśnie, o mój Boże, ile tutaj dywizji im zleciało. Czy możemy złapać was? Ale chcę zjeść tę dywizję po prostu. Dobra, ale oddalamy, ponieważ dosłownie nic nie widać. To jest po prostu stack wszystkich dywizji. My jeszcze w ogóle dostajemy to. Nowy ekspansjonizm, który dosłownie też... po prostu polepsza nam armię. Okej, okay. A tutaj powoli atakujemy. Powoli dlatego, że część naszych jednostek niestety nie może wytrzymać tego pędu. Po prostu na siebie nachodzi. Dobra, w międzyczasie my tutaj sobie robimy naval invasion na to. A oni tak naprawdę albo mają już zero, albo nie. Mi jak zestrzelili w stolicę, to ja miałem kurde od razu zero, ani co? Nic nie mają, jakby w ogóle ich nic nie dotknęło. Dobra, lećcie nad Rzym, to jest jedna z wielu dywizji, która jest nad Rzymem, więc... O, i to nawet nie nasze czołgi jadą, ponieważ nasze czołgi są zbyt wolne na tym. W ogóle zdążymy się zdesantować? Niby mamy przyspieszony czas już. No ale jak sami widzicie, tutaj wszędzie bomby atomowe latają. Kto jest tutaj majorem? Oni, ale ci ich, jak powiem, sojusznicy, to w Rzymie tylko są, ale już powoli w Rzym weszliśmy. Poznaliśmy ich w takim razie. No i teraz mamy tutaj polecieć, tylko że tak. Tutaj już 17 dni leci. Tak naprawdę nie sądzę, żeby coś to zrobiło nam.
Ale tutaj na przykład mamy 60 łodzi podwodnych przeciwko nich. I oni uciekają przed nami. Ha, ha, ha. Kiedyś my uciekaliśmy, teraz wy uciekacie przed nami. A jak to wygląda? Jesteście już? O, tak. W ostatnim roku źle zainwestowaliśmy. I zasantowaliśmy się. O, i czy jeszcze inni się zasantowali? Chyba tak. Okej, więc my zdobyliśmy najwięcej. Teraz musimy tylko tutaj przekonać ich wszystkich, żeby oddali nam naszą... już naszą, ale ich flotę. I tak, oczywiście my tutaj mamy kory na tym. Znaczy się kory, mamy po prostu claimsy. No niestety Sycylia umarła, usunęli jej kory. Mamy claimsy tak naprawdę na tyle, więc myślę, że... O. Mit. Jeszcze to weźmiemy. Bum. I tak naprawdę zobaczymy, czy ktoś ma tutaj claimsy. Nie, nie ma. Dobra, w takim razie Francja, wy możecie tutaj wziąć Korsykę. Korsykę? Nie, Sycylia. Sycylia to jest? Czekajcie, Korsyka i... Sardynia, Sardynię. A my weźmiemy sobie to. To nie jest jakiś, że tak powiem, zły deal. Ok, confirm. No i dokonało się. Teraz możemy właśnie tutaj zrobić nasze tereny. I tak naprawdę w sumie wszystko zrobiliśmy. O, i zmieniamy stolicę do Rzymu. Przybyłem, zobaczyłem i zwyciężyłem. Nice. Dobra. Możemy też znowu tutaj to zrobić. A dlaczego... Dlaczego to ciągle nam pokazuje się? Bo to już zrobiliśmy. Czyżbyśmy nie mogli... Czyżby jakiś teren nie jest korowany i wtedy nam po prostu... Wiecie. Chyba ten, Synaj, nie. Przez to, że nie jest korem. Dziwne, że to nam się pokazuje. Mark at core. Dobra, i to nadal jest? Nadal jest. Nie będę tego robić, bo tutaj dostaję co chwila minusy. No niby wszystko tak naprawdę. Więc na razie tutaj mijamy. Tutaj możemy sobie na to zrobić. O, wyzwolili. Z powrotem jest Sardynia. Wow. Wiecie co? Jeżeli nie mam na czymś tego kora, nie będę miał po tym, to ja oddam to Sardynii. Dlatego, że... No wiecie, no... tak naprawdę te tereny to nie są dla nas jakieś bardzo ważne. My oczywiście chcemy tutaj zdobyć to. A tak, ile jest mi? To już trochę jest, dobra. Tak naprawdę w następnym odcinku my będziemy się desantować gdzieś o tutaj i po prostu będziemy już zajmować to. Tak naprawdę, bo to jest największy nasz wróg, a to... nie powiem, trochę słabo będzie do pokonania, a my nie mamy jakichś tutaj jakichś większych korów, więc tak. Byzancjum zostało odtworzone, tak naprawdę jeszcze potrzebujemy trochę czasu i powinniśmy już mieć wszystkie, o tak. O tak, no, co to jest, no? Już to rozrobiliśmy, więc nie wiem dlaczego znowu mamy to robić. Mamy tutaj kory? Na przykład tu? Nie, nie mamy, więc chyba źle jest zakodowane, dlatego tak co chwila nam się pokazuje. Okej, okay. W takim razie był z wami Trehol i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!